Pyk. A co to jest kamera wirtualna? Nie wiem. Dobra, nagrywa się. My w ogóle wczoraj z Krystianem oglądaliśmy taki film. Jak on się nazywał? Kryptooszuści. Kryptooszuści. O, kryptooszuści. Chodziło o to, że zrobili firmę tak naprawdę totalnie skamerską. Robili taki projekt, który jakby nie miał w ogóle pokrycia. Ludzie, z którymi pracowali, nie mieli pokrycia, pisali, że współpracują z Visa, że tworzą taką nową kartę, którą można płacić gdzieś tam w internecie właśnie. Kryptowalutami. Tak. I wszystko było tak naprawdę zmyślone. Wszyściutko było zmyślone. Doszli do tam milionowych wycen w ogóle. Kasa leciała strumieniami. Jest bardzo fajny film. Jeżeli ktoś nie oglądał, to jest na Netflixie. Może tutaj napiszę. Netflix, kryptooszuści? Tak. Coś takiego się chyba nazywało. Fajny film, tam 1,5 godzinki trwał, ale też pokazuje mocno właśnie, w jaki sposób te wszystkie skamy, jak to wszystko wygląda właśnie w skamach na rynku Nie, kryptowalutowym. kryptoprzekręt. O, kryptoprzekręt, dobra. Kryptoprzekręt. Jeżeli ktoś ma ochotę sobie... Siema, siema Kamilo. Właśnie tłumaczę, że oglądaliśmy wczoraj taki film, wiesz? Kryptoprzekręt o trzech gościach, którzy założyli jakby... projekt kryptowalutowy, który w ogóle nie miał pokrycia. Pisali, że tam współpracują z takim i takim CEO, że współpracują z Visa, zrobili stronę internetową, oni sami sobie porobili profile na LinkedInie, że są po Harvardzie, wiesz, no masakra po prostu, masakra. No, więc tak tylko malutki off-topic. Dobra, wyłączę tutaj muzyczkę, bo nie wiem, czy nie zagłusza. Aha, no, ale to nawet spoko. Dobra, Kamil, wiem, że chciałeś zacząć, więc co? Dzień dobry wszystkim i dajemy Tobie mikrofon. Tak, dzień dobry, dzień dobry. Ja z kolegą scenarium przeniosła się do kolejnego pomieszczenia, więc dziś za każdym razem nie mogę sobie znaleźć miejsca, ale spoko. Dobra, tego szybciora chciałem tylko wam pokazać jedną rzecz. Dzisiaj mamy środę, czwartek kwietnia. Tak naprawdę mamy tylko jedno zlecenie, które tak naprawdę już się rozpoczęło wczoraj o godzinie 14, tam 15, 14:30. Więc chciałem wam powiedzieć, że będziemy się w pozycji jest również pozycją, bo przynajmniej nie zaliczamy straty. No nie, co prawda też nie zarobiamy, ale nie zaliczamy straty, tylko właśnie jeszcze udostępnię ekran. Właśnie nie wiem, co to powinno być wszystko widać. Widać, mam nadzieję. I jest wszystko spoko? Widać, widać, no. Tak, wyłączę, będzie to lepiej. Okej, więc jakby mamy 4:04, mamy tylko jedno zlecenie z MTX przykładowo, więc jakby tak naprawdę chcę wam powiedzieć tylko tyle, że nie bycie w pozycji jest również pozycją i nie przejmujemy się tym, że o kurczę, no nie możemy ani stracić, ani wygrać i tak dalej. I jakby to jest normalne. Ostatnio taka sytuacja miała 19 marca bodajże. 19 marca, więc jakby to też jest pozycja, tak? Więc jakby też zobaczcie sobie, jakie emocje wami rządzą, bo na pewno może się pojawić taka pustka, taka chęć zagrania i tak dalej. Warto też zwracać na to uwagę, jakie macie emocje i warto też szkolić się, rozwijać się w tej kwestii, że po prostu czasami będą takie dni, że nie będzie nic do grania, jakby to jest całkowicie normalne, więc to wam chcę powiedzieć, żebyście sobie też na to uważali. I teraz tak, jeśli chodzi o samego Cyphera, to nie będę tutaj wiele opowiadał, bo myślę, że wiele osób zna tego Cyphera. Chcę wam tylko powiedzieć, czy przypomnieć, na czym polega Cypher. Jest to sztuczna inteligencja, tak jak widzicie tutaj dwa żółte, dwa niebieskie trójkąty, które po prostu podchodzą sobie do tych linii. I mamy tutaj pięć linii. Pierwsza linia to jest linia żółta, która rozpoczyna naszą transakcję. Tutaj my ustawiamy zlecenia oczekujące. Linia czerwona to jest linia, która zabezpiecza nasz kapitał i po prostu zabezpiecza nam tutaj kapitał i tutaj możemy sobie jakąś wartość stratną ustawić. Ale tutaj my zagrywamy do tych białych linii, gdzie pierwsza biała linia daje nam profit 1 do 1, druga linia nam daje profit 1 do 2 i trzecia linia nam daje w tym momencie profit do 3,79. Więc jakby ustawiamy sobie zlecenie i czekamy, co się tak naprawdę wydarzy. Więc bardzo łatwe, bardzo fajne narzędzie, moim zdaniem bardzo wartościowe. I pokażę wam jeszcze jedną rzecz. Ja prowadzę bardzo, bardzo, bardzo mocne statystyki z tego narzędzia i wrzucę wam dzisiaj linka, albo jeszcze lepiej dla osób, które są tutaj na czacie, możecie napisać do mnie i dostaniecie link do wglądu do całej statystyki. Zrobiłem tutaj podsumowanie wszystkich miesięcy, wszystkich tygodni i wszystkich
wszystkich pozycji, tak jak gdzie, podsumowanie wszystkiego, wszystkich miesięcy, wszystkich tygodni. Tutaj jest podsumowanie z samych miesięcy, z interwału, z wszystkich interwałów, z interwału M5, interwału M15 i interwału M30, więc wszystkie statystyki są do wglądu, jak się dany miesiąc zakończył. No oczywiście oprócz kwietnia, bo jeszcze kwiecień wiadomo, jeszcze dopiero zaczął, tak? I tu są wszystkie tygodnie, więc można sobie zobaczyć, jak to wygląda na przestrzeni czasu, jakie robimy procenty tygodniowo i można sobie zobaczyć, macie 4 miesiące życia w prezencie, bo nie musicie testować już przez 4 miesiące, żeby zobaczyć, jakie można faktycznie i realnie wyniki zrobić. Wszystko jest już dla Was udostępnione w postaci po prostu tego Excela. Daję Wam do tego dostęp, wszyscy już mogą mieć do tego dostęp, możecie z tego korzystać i zobaczyć sobie, jak faktycznie możecie tutaj zagrywać. Druga kwestia jest taka, że macie wglądy do całej historii, więc taka mała niespodzianka dla Was. Macie wgląd do całej tej historii, niestety. Jest jeden minus. Jak widzicie, tu jest dużo pustych pól i w tym momencie ja ich jeszcze nie mogę schować, nie mogę ich jeszcze w żaden sposób ukryć z tego względu, że ja cały czas na tym Excelu tutaj działam w dalszych rzeczach i jakby tworzę kolejne rzeczy, więc nie mogę tego jeszcze ukryć, więc po prostu tutaj macie, jak widzicie, marzec, piąty tydzień, tak? I piąty tydzień jest taki jeden, nie wiem, jeden, drugi, trzeci dzień. Jest to rozłożone wszystko na 5 tygodni, dlatego że, tak jak widzicie, na kalendarzu jest pierwszy tydzień, drugi tydzień, trzeci tydzień, czwarty tydzień i 2 dni z 5 tygodnia. Więc bardzo mi zależy na tym, żeby ta statystyka w każdym miesiącu była taka sama i żeby po prostu algorytm już nie świrował, bo naprawdę tych pozycji jest dużo, że nawet googlowski Excel czasami się lubi zwiesić. Ale są wszystkie wyniki, macie do tego wygląd, możecie sobie zobaczyć, jak to wygląda z perspektywy tygodni, miesięcy. Nie możecie tego edytować, bo to jest wszystko przyblokowane, ale możecie sobie wejść w każdą transakcję i zobaczyć, jak ona wyszła. To jest kolejna rzecz. Jeszcze jedną rzecz, którą chcę Wam pokazać, ja Wam pokażę to w tym miesiącu, w tym miejscu, ponieważ zrobiłem coś takiego jak break even. Pozycje, które na przykład są, tak, czyli mamy suma pozycji dochodzących do TP1, suma pozycji dochodzących do TP2 i tu jest normalna pozycja, a tutaj, jak widzicie, suma z break evenem. Więc mamy już wszystko zrobione, jest to zrobione na zasadzie takiej, teraz Wam to pokażę, pokażę Wam to na tej kolumnie, i teraz jeśli pozycja dochodzi do TP1, tak, to normalnie nam algorytm już liczy pozycję jako TP1. Zmieni tak. Widzicie, mamy tutaj minus 2. Jak damy sobie profit, to już nam się tutaj zmienia na 1, więc już cały algorytm przeskakuje. Jeśli damy tutaj TP2, tak, to mamy TP2 i nam daje kolejny plus, tak? I wszystko jest tutaj fajne. Jeśli tutaj damy minus 1, to tak popatrzcie się, bo tu nam wyskoczy 0. A w momencie, kiedy byśmy tutaj wpisali 1, minus 1, powinno też być minus 1. Algorytm jest zrobiony w taki sposób, że po prostu będzie dawał nam wartość, tutaj z break-evenem nam 3. Jeśli jest 3, to jest 3. Tak, czyli to jest tej profil trzeci, czyli 3 do 1. A w momencie, kiedy jest minus 1, to jest minus 1. I minus 1 to jest 0, czyli jest break-even. Liczy nam też taką sytuację. Tak samo tutaj, jeśli TP1 zaliczyłem, nie zbliża się na break-even, to w tym momencie nie zbliża się z tego. Minus 1, czyli jakby zaliczamy na stop lossa, to w normalnej sytuacji tutaj będzie nam liczyło normalnie tak jakby stop loss, tak? Czyli minus 1 przykładowo na TP2, a w przypadku break-even będzie nam tutaj liczyło break-even. Więc jakby algorytm jest tak zrobiony, że myślę, że po prostu to się wszystko będzie fajnie liczyło. Jeden jest jeszcze szkopuł i jeden jest jeszcze minus, na który potrzebuje trochę czasu, bo potrzebuje wszystkie pozycje przelecieć, wszystkie pozycje przelecieć i sprawdzić, czy pozycja jak się otworzyła, doszła do TP1, czy nie wybiło nas na break-evenie i zaliczyła TP2, więc to jest jedyna sytuacja, którą jeszcze muszę zrobić, więc dane z tego break-evenu są, ale jeszcze nie są wiarygodne, bo muszę przelecieć teraz pozycję, więc jakby na pewno poinformuję, kiedy to zrobię. Co najważniejsze dla Was, moim zdaniem, to jest po prostu to, że są takie dane i naprawdę te dane bardzo fajnie wychodzą, bo na przykład możecie sobie zobaczyć, że jakbyśmy zagrywali w 60 pozycje, to normalnie mielibyśmy 26% na plusie w tym momencie, ale z break-evenem byłoby 59%. Więc jaka jest różnica? Ogromna, bo praktycznie 2 razy ta.
przez tego, że muszę te kilka pozycji jeszcze, te ponad 500 pozycji przelecieć wszystkie, żeby zobaczyć po prostu, w którym miejscu ten wielki tam faktycznie zagrał, a w którym momencie on faktycznie nie zagrał. Tu jest, jeśli chodzi o interwał M5, M15 i tak dalej, także jak widzicie, tutaj macie wszystko napisane. Więc jest, jest taki Excel już dla Was dostępny. Po prostu napiszcie do mnie w wiadomości prywatnej, albo ja wrzucę na linka, będziecie mogli sobie z tego korzystać. Druga kwestia, stworzyłem takiego fajnego Excela i to jest Excel, który można sobie też skorzystać. On jest na 21 dni z takim automatycznym liczeniem statystyki. Już Wam pokażę, jak to wygląda na szybciutko, bo już kilka osób u mnie na grupie też dostęp sobie wzięło. Stworzyłem coś takiego jak szablon dla grupy, to jest. I macie taki 21-dniowy szablon, w którym możecie wpisywać sobie swoje zagrania. My gramy tylko interwał M5 na grupie, więc można sobie wpisywać swoje zagrania. Tak, on tak samo liczy i liczy tutaj wszystkie sumy z wszystkich zagrań. Więc jeśli ktoś chce dostać tego 21-dniowego szabloniku, też mogę Wam dać, nie ma sprawy, zrobiłem, więc mogę się z Wami podzielić. Więc jeśli chcecie, to po prostu coś takiego jest. Myślę, że duży plus, duża przewaga w takim razie. W szczególności jeśli chodzi o ten większy sens z tego względu, że zaoszczędza Wam tak naprawdę 4 miesiące grania i macie realne statystyki, gdzie możecie sobie przeliczyć i ryzyko, i wszystko tak naprawdę, więc spoko. Jeśli chodzi o wyniki, no teraz jest taka, znaczy marzec się fajnie zakończył, więc będę robił jeszcze raz podsumowanie tego wszystkiego, więc będziecie mieć wszystko za niebawem dostępne. Także z mojej strony jest wszystko. Szybkie takie podsumowanie i taki szybki prezent. Kurczę, powiem Ci, że nigdy w życiu nie widziałem, żeby ktokolwiek miał taką mocną statystykę i stwierdziłem, że trzeba dać Ci przezwisko Kamil Statystyka Węgrzyn. No, tak Cię od dzisiaj nazywać. Jakim sumarem. Tak. Jakoś po prostu zauważyłem wartość i moc tych liczb, które po prostu daje statystyka. Nie? Druga kwestia jest taka, że chcę jakby faktycznie w przyszłości zrobić tak, żeby po prostu pod kątem takiej statystyki i pod kątem wyciągania takich danych po prostu ludzie byli mieli dużo większą świadomość tego, co robią na rynku, więc chciałbym to wprowadzić i po prostu wdrożyć. Nie? Bo nie mam zawsze pewność tego, że wiemy, co się wydarza i mniej więcej w jakim kierunku idziemy. Nie? No nie, no 100% się tutaj zgadzam, że po prostu takie rzeczy pomagają w tradingu, no bardzo, no nie? Nie ma co tutaj ukrywać, bardzo to pomaga. Dobra, u mnie co, Kamil, nie zatrzymuję Cię, bo wiem, że tam masz coś do roboty, więc dzięki wielkie. Tak, dokładnie. Na razicho. Excelka będziecie mieć na Harmonixie, na grupie Harmonix Cypher, na Discordzie, tam Wam wrzucę linka do pobrania. Jeśli chodzi o tego drugiego Excelka, tego małego, jeśli ktoś by chciał sobie gdzieś tam wrzucić swoje liczby, swoje statystyki, zobaczyć jakie RR wychodzi najlepiej i tak dalej, to jak najbardziej też po prostu mogę Wam dać, po prostu korzystacie. Spoko, mega sprawa. Dobra, na razicho. U mnie będzie troszeczkę inaczej, tylko powiedz mi, czy będzie mi widać Elina, tak? Dobra. Jeżeli chodzi o mnie, słuchajcie, za około 15 dni mamy halving na Bitcoinie. I co to oznacza? Z takiej technicznej jakby strony oznacza to, że wypłaty dla tak zwanych górników, czyli maszyny, które przysłowiowo kopią Bitcoina, dostają zapłatę w Bitcoinie za rozwiązywanie różnorakich tam algorytmów, różnorakich zadań w internecie, dostają nagrodę właśnie w Bitcoinie. Czyli można to porównać sobie na nasz realny świat. My jako ludzie na przykład idziemy do pracy i dostajemy wypłatę, tak? W jednych krajach to jest na przykład co tydzień, nie wiem, dajmy na to w piątek, w drugich krajach to jest na przykład co miesiąc, w niektórych to jest co dwa tygodnie. I my dostajemy tą wypłatę. I tak samo jest w XXI wieku, czyli w czasach, w których my żyjemy, że maszyny również chodzą do pracy i również otrzymują za to zapłatę, chociażby w Bitcoinie. I to wygląda tak, że są różne, duże takie hangary, jest mnóstwo maszyn podpiętych, mnóstwo komputerów, karty graficzne i tak dalej, duża taka moc obliczeniowa. Te maszyny rozwiązują różnorakie zadania w internecie, dostają nagrodę, dostają wypłatę w Bitcoinie. I co 4 lata, czyli właśnie zbliża się takie wydarzenie za około 15 dni, następuje coś takiego jak halving. Czyli ta nagroda, ta zapłata jest obcinana o połowę. Czyli po prostu na początku tam było 100 ileś tych bitcoinów, później było 50 ileś, później 25, później 12,5, później 6 i tak dalej i po prostu to jest obcięte o połowę. I ma to za zadanie zrobić to, żeby ten bitcoin, ten cały system jakby był deflacyjny. Czyli zamiast bitcoin, żeby tracił na wartości w skali tam właśnie x lat, czyli tak jak na przykład jest w walucie fiducjarnej, tak?
Dzisiaj złotówka kosztuje tyle i tyle, jutro kosztuje już taniej, pojutrze taniej, po za dwa lata jeszcze taniej, jeszcze taniej, jeszcze taniej, czyli to jest po prostu inflacja, tak? Siła nabywcza naszych walut fiducjarnych jest po prostu słabsza, dlatego że można tego dodrukować w nieskończoność. Jakby to jest po prostu fikcja, to jest wartość umowna, to jest coś, co z góry po prostu kontrolują banki, rządy i tak dalej. Jeżeli chodzi o Bitcoina, my mamy tutaj zabieg w drugą stronę, czyli zabieg deflacyjny. Ma to za zadanie, żeby właśnie ten Bitcoin nabierał na wartości w skali właśnie long-termingowej. I z reguły jest tak, że przed halvingiem, albo nawet w okolicach halvingu, następuje no, większa korekta. Z reguły to było rzędu 20, 30, nawet czasami 40%. Jak będzie w tym wypadku? Nikt nie wie. Może być tak, że ta korekta, którą mieliśmy aktualnie, tam rzędu, nie wiem, na razie chyba z 20% mieliśmy, zaraz może zobaczymy, ile zjechaliśmy od ATH. Czekajcie, tylko sobie tutaj ustawię wykresik. Więc mieliśmy tutaj, no cena podleciała do 74 tysięcy i spadliśmy sobie o około 17, tak? Później poszliśmy do góry i spadliśmy sobie około tam 9. Więc moim zdaniem to nie są duże korekty i tak naprawdę ja bym bardzo chciał zobaczyć coś takiego, żebyśmy sobie zjechali tutaj w te okolice tam 53-54 dolarów i stąd, żebyśmy sobie poszli do góry. Ogólnie byłoby to bardzo moim zdaniem zdrowe, jeżeli chodzi właśnie o pod kątem analizy technicznej, żebyśmy sobie coś takiego po prostu zrobili. To po prostu wygląda zdrowo i wcale bym się nie zdziwił, jeżeli coś takiego by miało miejsce. Też rzucałem ze dwa razy wykres, który pokazuje nam różnorakie gapy na Bitcoinie. Czyli zobaczcie, mamy tutaj taki właśnie gap na 4-godzinnym wykresie, który wcześniej czy później tak naprawdę musi zostać wypełniony. Czyli tak naprawdę musimy zlecieć do tego 64 tysięcy, ale kiedy to będzie, czy to będzie w tym cyklu, czy to na przykład będzie za dwa lata sobie to wypełnimy, tego nie wiadomo, tak? Na 99% po prostu to sobie wypełnimy. Wydaje mi się, że wcześniej niż później, czyli wydaje mi się, że to będzie właśnie gdzieś tam jeszcze przed tym halvingiem. Więc to co, tak jak powiedziałem, wydaje mi się, to co mi się wydaje, to co sobie spekuluję, to że po prostu zaliczymy sobie jeszcze jakieś tam mniejsze tutaj wartości i sobie później polecimy do góry. Ale czy to będzie na pewno? Nikt tego nie wie, ja tego nie wiem, wy tego nie wiecie, więc tak naprawdę to co zawsze będę powtarzał, to co zawsze powtarzam i to co zawsze będę podtrzymywał, to żeby po prostu akumulować, robić DCA, być w tym rynku, ale również trzymać jakąś tam część kapitału na uśrednianie ceny. Więc chcę, żebyście byli po prostu świadomi, że ten Bitcoin będzie miał miejsce za około 15 dni. Może być różny scenariusz. Scenariusz, który według mnie jest bardziej prawdopodobny, to to, że faktycznie te jakieś korekty będziemy mieli. Czy to będzie bezpośrednio przed halvingiem, czy to będzie na przykład po halvingu, bo też może tak być, że na przykład po halvingu będziemy mieli jakąś korektę. Ja tego nie wiem, ale długoterminowo jestem naprawdę bardzo, bardzo byczo nastawiony do rynku krypto. Więc ja już od dłuższego czasu sobie skupuję altcoiny, ja już od dłuższego czasu sobie akumuluję te altcoiny. Zawsze jakąś tam głębszą korektę to sobie po prostu dorzucam. I warto śledzić Discorda, bo tak jak na przykład wczoraj chyba tutaj wrzuca Łukasz z tego, co kojarzę, tylko czekajcie, bo teraz muszę zobaczyć, na rozmowy ogólne, tak? Na przykład Łukasz wrzuca nam takie streszczenie, co się dzieje na sesji Curtiza, na sesji Mike'a Sotero, za które ja sam osobiście mega bardzo dziękuję, bo mi takie streszczenie naprawdę bardzo tutaj dużo daje i on na przykład wrzucił jeden projekt, który właśnie warto by było akumulować, który jest na przykład gdzieś tutaj w widełkach cenowych, więc warto sobie właśnie takie projekty powolutku skupować i to też nie jest tak, że musicie wchodzić nie wiadomo za jakie pieniądze, teraz brać kredyty, wydawać wszystkie oszczędności i tak dalej, bo nie wiadomo co się stanie. Możemy zaliczyć tą korektę jeszcze rzędu 10, 20, 30, 40%, różnie może być. Więc po prostu warto być pomiędzy, warto sobie coś skupować, warto sobie akumulować, ale warto też mieć z tyłu głowy, że jednak jakaś tam korekta może mieć miejsce. Pamiętajcie o zakładce Exchange na Swipecoinie. W podsumowaniu Exchange, czyli w tym ostatnim takim kanale, macie tutaj mniej więcej ostatnie, no tam 34 tokeny, które są, bym powiedział, na tą hostce. Więc warto sobie zobaczyć, można sobie zobaczyć właśnie na wykres, można sobie wpisać, tam wszystkie macie widełki cenowe, macie poziomy realizacji zysków i tak dalej, niektóre projekty są w entry. Pamiętajcie, że to było wrzucane 20 marca, więc dwa tygodnie temu. Ale dużo z tych projektów jest po prostu w entry, tym bardziej, że rynek troszeczkę nam skorekcił, będzie nam może korekcił jeszcze bardziej, więc może jeszcze nawet więcej tokenów po prostu w tym entry będzie. No i wtedy warto sobie po prostu akumulować takie projekty, warto sobie po prostu je kupować long termowo.
Coraz więcej, bo ostatnie dwa powiadomienia na przykład to były projekty na DeFi, na tym, na DEX-ach, czyli na giełdach zdecentralizowanych, czyli mieliśmy SolChat i SolMail. Do tego potrzebujemy MetaMaska, do tego potrzebujemy umieć się jakby poruszać na giełdzie zdecentralizowanej, więc na ostatnim team callu, jak się wrócicie tutaj w zakładce informacyjnie, TP Social Media. Jest tutaj ostatni team call, ja tam mniej więcej tłumaczyłem właśnie, w jaki sposób można kupować takie tokeny na giełdach zdecentralizowanych. Jeżeli ktoś ma jakiekolwiek problemy, to najlepiej właśnie napisać na tutaj ogólnym czacie, to będziemy we wszystkim pomagać, jakiś tutorial się wrzuci, może się coś nagra, więc jeżeli ktoś będzie tam miał z czymś problemy po obejrzeniu tym filmiku, dajcie po prostu znać i będziemy to tutaj wszystko jakby no wyjaśniać. Więc tak tylko chciałem wspomnieć, że pamiętajcie, że za no, dosłownie 2 tygodnie jest halving. Jest to moim zdaniem najważniejsze wydarzenie w ogóle w Bitcoinie. Co 4 lata się wydarza. Teraz mieliśmy oczywiście ETF-y, wchodzą powolutku regulacje, coraz bardziej idziemy w kierunku tego CBDCs i tak dalej, więc bardzo dużo się na tym rynku dzieje. Powoli właśnie, znaczy powoli, można powiedzieć, że bardzo szybkim tempem Bitcoin wchodzi do mainstreamu. Bitcoinem zaczynają się interesować największe instytucje, największe państwa, więc to już przestało być żadnym, to już przestało być po prostu skamem, to już przestało być oszustwem, to już stało się normalnym aktywem, gdzie mnóstwo pieniędzy po prostu do tego rynku zostaje wpompowanych. Więc no, ja na to czekałem, odkąd po prostu zainteresowałem się Bitcoinem, żeby właśnie takie czasy nastały, no bo teraz wiem, że po prostu to jest kwestia czasu, aż nasze altcoiny zaczną naprawdę bardzo mocno pompować, a ja tutaj najbardziej właśnie bycze jestem nastawiony właśnie na alty. Oczywiście moim zdaniem Bitcoin wyceny rzędu 100, ponad 100 dolarów może osiągnąć i to może osiągnąć, tak, 100 tysięcy dolarów, może osiągnąć nawet w tym roku bądź w kolejnym, jak najbardziej dla mnie jest to możliwe. Czy na to czekam? Czy zmieni mi to jakoś nie wiadomo jak życie? Raczej nie, bo raczej już troszeczkę się z tego Bitcoina powyprzedawałem. Oczywiście to nie jest tak, że wyszedłem całkowicie z Bitcoina, bo dalej jakąś tam ekspozycję mam, dlatego ten mój portfel jest taki, bym powiedział, zbalansowany i mam trochę Bitcoina i mam chyba numer jeden w moim portfelu, to jest Ethereum, no i mam troszeczkę tych mniejszych tokenów, więc ja chcę zrobić tak, że czym bardziej ryzykowne aktywa, czym z mniejszą kapitalizacją aktywa, ale tym bardziej mają duży potencjał, to tam mam po prostu mniej pieniędzy, tak? Czym większe prawdopodobieństwo wzrostów, czyli na przykład Ethereum, tam mam troszeczkę więcej pieniędzy. Więc ten mój portfel jest tak troszeczkę sobie wybalansowany. No, zależy, tak jak zawsze podkreślam, zależy co wy od tego rynku chcecie. Jeżeli chcecie zrobić 100x, no to bycie w Bitcoinie, bycie w Ethereum, bycie w Solanie nie ma po prostu sensu, bo to wam 100x po prostu nie zrobi, nie ma takiej możliwości. Jeżeli chcecie sobie zrobić na przykład 2x, to moim zdaniem wystarczy, żebyście siedzieli w Ethereum i może tam jeden altcoin z ostatniego top 10 i to razy dwa zrobicie bardziej niż prawdopodobne jest po prostu, moim zdaniem. Ale jeżeli chcecie zrobić na przykład 5x, 7x, no to już trzeba troszeczkę bardziej właśnie wchodzić gdzieś tam w sektor altcoinów. Czym więcej chcecie zrobić pieniędzy, tym po prostu wcześniej musicie być w projektach, które mają małą kapitalizację i mogą faktycznie wykręcić te duże wartości. Więc tyle, jeżeli chodzi o inwestowanie. Warto się tym zainteresować, bo tak jak powiedziałem, 2 tygodnie do halvingu i po halvingu naprawdę może być no, niezła rura w górę. Dla mnie ten rok, może jeszcze kolejny, to jest naprawdę wielka szansa na proste pieniądze, na pieniądze, które nie wymagają żadnego wysiłku takiego fizycznego i zbyt dużo też myślenia. Bo to nie jest tak, że teraz musimy od początku analizować wszystkie wykresy Bitcoina, zrobić za, przeciw. Teraz wystarczy tak naprawdę, że zainwestujemy w Bitcoina, Ethereum, kilka projektów, które mamy podane wraz z entry, wraz z poziomami wyjścia i według mnie zrobimy sobie spokojnie razy 2, razy 3, może nawet razy 4. Więc to jest niesamowita szansa, żeby sobie po prostu powiększyć swój budżet. Wspomnę też takie ogłoszenia duszpasterskie, że robimy tak zwany free trial, czyli darmowy dostęp do akademii, darmowy dostęp do Take Profitu. To są ogólnie, jakby to jest fajna szansa dla osób, które gdzieś tam się przyglądają, chciałyby niby zainwestować, ale do końca nie wiedzą, z czym to się je, mają jeszcze jakieś obawy, chciałyby więcej informacji itd., itd. Więc jeżeli masz jakiegoś znajomego, masz jakiegoś przyjaciela, członka rodziny, po prostu osobę, którą chcesz pokazać akademię, to mamy taką stronę takeprofitcrew.pl/free. Jak wyślecie taką stronę, to po prostu przekierowuję i na samym dole jest taki formularz do wypełnienia. Wszystkie tutaj informacje wrzuciłem na ogłoszenia
Tutaj jeszcze Kamil wrzucił odnośnie Sci-Fi, czyli taki nowy skaner, bardzo prosty, też można się tutaj tym zainteresować. To jest głównie skaner dla takich osób, które mają trochę mniej czasu w ciągu dnia i chcą mieć naprawdę bardzo, ale to bardzo prostą gdzieś tam strategię. Więc można sobie zobaczyć takiego Sci-Fi'a, a tutaj troszeczkę wyżej jest właśnie odnośnie Free Trial. Więc przez ostatnie 2 lata czegoś takiego nie robiliśmy. Będzie to trwało 7 dni, zaczynamy od poniedziałku, czyli od 8, czyli dosłownie no po weekendzie, tak? Po weekendzie sobie startujemy. Ilość miejsc będzie 50. Więc jakby na pierwsze spotkanie mogą przyjść wszyscy, to będzie spotkanie na YouTubie, spotkanie takie otwarte, no ale później tak naprawdę kto pierwszy wejdzie po prostu na Discorda, ten po prostu dostaje weryfikację, 50 osób dostaje weryfikację. Jeżeli ktoś nie zdąży, spokojnie, nic się nie stanie, powtórzymy to za 2 tygodnie, powtórzymy to za 3 tygodnie. Ja po prostu nie chcę wpuszczać więcej osób z tego powodu, że ja wiem, że będą pytania, ja wiem, że będą problemy i nie każdy po prostu tego zrozumie. Więc załóżmy na przykład, ktoś przyprowadzi swojego znajomego i ten znajomy czegoś nie zrozumie, będzie miał pytanie, to ja chcę po prostu odpowiedzieć na to pytanie. Więc jeżeli będzie dużo osób, nie jestem w stanie każdemu tutaj pomóc, tak? Jeżeli będzie grupa około 50 osób, no to mi się wydaje, że po prostu przez ten tydzień, że tak powiem, obsłużymy każdego, odpowiemy na wszystkie pytanka. Więc będzie limit miejsc 50, ale tak jak powiedziałem, na spokojnie, jeżeli ktoś się nie załapie, za 2-3 tygodnie zrobimy po prostu taką powtórkę. Dlatego co zrobić? Wysłać po prostu taką stronkę do znajomego, powiedzieć, żeby po prostu zobaczył, jak to wygląda od środka. No i znajomy zdecyduje, czy chce po prostu dołączać do akademii, czy to w ogóle nie jest jego bajka. Więc tyle by było z ogłoszeń duszpasterskich. Jeżeli chodzi o Swipecoin Leverage, to mamy dwa aktywne trady, a nawet 3, bo jeszcze Solana, która była sprzed tamtego tygodnia, ona dalej jest w grze. Ja ją dalej sobie tutaj trzymam, więc może sobie zobaczmy na tą Solankę. Zobaczcie, ta Solanka po prostu była aktywna tutaj od 22, więc już dosyć długo, zaliczyła take profit 1, ja część zysków sobie wyciągałem, mam to teraz na break even, więc to mi się po prostu buja. Niestety trochę nam zabrakło do take profit 2, ja tutaj też miałem wyciągane kolejną część zysków, nie dojechaliśmy tego, jestem po prostu w tym tradzie. No i przyszła jeszcze analiza na Ethereum, więc jesteśmy sobie w tym Etherze. On zdobył tutaj take profit 1. Ja nie wyciągałem zysku przy take profit 1, więc po prostu jestem dalej w tym tradzie. Ja go chyba troszeczkę nawet niżej złapałem niż entry 1. Ale po prostu w tym tradzie sobie siedzę. Nic tutaj nie kombinowałem. Po prostu jestem w granicach gdzieś tam entry 1 w tym tradzie. Buja mi się na lekkim plusie. No i jeszcze mieliśmy XRP dosłownie z wczoraj wieczorem. I to XRP też po prostu jest na razie no w widełkach, tak, w entry 1. Więc jeżeli ktoś chce sobie zaatakować XRP, może sobie wchodzić w tym momencie. Jeżeli chodzi o takie lepsze wejście, to ja bym poczekał na przebicie tej tutaj struktury, czyli tutaj byśmy mieli tak zwany change of character i dopiero gdzieś tutaj na przykład atakował z mniejszego przedziału czasowego. Zobaczcie, co jest bardzo ważne tutaj w tym zagraniu, to jest to, że mamy bardzo długiego knota, a takie knoty też lubią być wypełniane. Czyli po lewej stronie jest taki tutaj duży knot. On nam również tworzy strefę popytu bądź podaży. Tak? Knoty to są po prostu nic innego jak właśnie strefy popytu, podaży i bardzo często, tym bardziej na rynku krypto, lubią być wypełniane. Czasami gdzieś do połowy, czasami do 70%, więc to nam się mocno pokrywa z naszą strefą, którą dostaliśmy tutaj od Nicka Gomeza. I ten poziom likwidacji też jest poniżej takiego naszego i jednego, i drugiego knota, tak? Nikt dobrze wie, że po prostu takie knoty lubią być wypełniane, one są bardzo tutaj brzydko na tym wykresie, więc trzeba zwracać na nie uwagę. Dlatego pamiętajcie, że no jest tutaj duże prawdopodobieństwo, że możemy sobie zlecieć niżej, więc moja tutaj taka sugestia, wejść sobie na przykład na 15-minutowy przedział czasowy i ja sobie zrobię to w tym momencie. I nastawię sobie po prostu alarm na przebicie tutaj tej struktury. I czego ja będę szukać? Zobaczcie. Ja będę szukać tego, żeby nam wykres przebił ten ostatni tutaj szczyt. Tutaj nam się wykreuje przy okazji właśnie jakiś taki układ, który mnie interesuje. I tu nawet się taki powoli kreuje, tak? Czyli szukam na przykład świecy bączek, świecy objęcia, jakiegoś imbalansu. Będę czekać, aż nam wykres cenowy zejdzie w to miejsce. I w tym miejscu, jeżeli my się pojawimy, to ja będę szukać już na jednominutowym, no może na na jednominutowym przedziale czasowym, będę szukać moich potwierdzeń na wejścia, czyli również będę po prostu czekać na coś takiego i dopiero będę w to wchodzić. To będzie moje tak zwane perfect entry. Na początku chcę widzieć przebicie
tej ostatniej tutaj struktury 15-minutowej, bo ona mnie najbardziej będzie interesować. Więc dopóki nie przebijemy tego tutaj punktu, ok, tego, który mam tutaj narysowany na TradingView, dopóki nie przebijemy tego punktu, ja tutaj nic nie będę kombinować. Na razie sobie po prostu poczekam na przebicie. Następnie sobie zobaczę, co tutaj się dzieje. Jeżeli to mi zostanie, czyli będzie po prostu taki ruch już w górę, to ja będę chciał wchodzić w tych okolicach. To mnie będzie interesować, ok? Więc ustawię sobie kolejny alert właśnie w tym momencie i jeżeli wykres spadnie mi do tego boksa, ja tutaj będę szukać po prostu entry. I teraz tak, jak szukać w ogóle entry? Moim zdaniem najfajniej by było i to, co mogę poradzić, właśnie skorzystać z chociażby skanera typu właśnie Sniper Vision czy Impulse. Tutaj ostatnio właśnie Łukasz trochę wrzuca zagrań z Ulą. Wrzucają troszeczkę właśnie swoich gdzieś tam spostrzeżeń, tak? Więc można sobie zobaczyć, jak to właśnie tutaj zagrywa właśnie Ula z Łukaszem. Bo to jest właśnie taki skaner, który Wam podpowiada, w którym momencie warto wejść w transakcję. I macie tutaj właśnie strzałeczki, macie tutaj pola, które są spadkowe, pola, które są wzrostowe. Macie tutaj multi time frame, czyli możecie zobaczyć właśnie, czy na jednominutowym przedziale czasowym my jesteśmy bullish, czy my jesteśmy bearish. Więc macie potwierdzenia, na które Wy czekacie, żeby pójść do góry. Więc zauważcie, jeżeli macie takie powiadomienie, macie taką analizę na XRP, że w tych okolicach, ok, w tych okolicach, no kurczę, ale mi się to już zrobił, czekajcie, w tych okolicach, czyli w okolicach naszego właśnie, naszego entry 1, entry 2, tutaj jest nasze okolice po prostu wejścia, chcemy szukać wejścia na wzrosty, to Wy możecie sobie wejść właśnie na taki Sniper Vision bądź na Impuls i szukać potwierdzeń na wzrosty. I Wam właśnie taki skaner typu Sniper Vision Impuls da Wam potwierdzenia na wzrosty i wtedy sobie po prostu wchodzicie na te wzrosty, a już bierzecie na przykład targety jako Take Profit 1, Take Profit 2, Take Profit 3 ze Swipe Coin Leverage. Czyli tak jakby combine, takie połączenie dwóch skanerów zrobi Wam naprawdę dobrą robotę, bo tutaj na Swapcoin Leverage macie ruch typu swing, który się odbywa w kilkanaście godzin, czasami kilka dni, tak jak na przykład w przypadku Solany, zobaczcie, 2 tygodnie jesteśmy w tradzie. Więc z reguły to są kilkugodzinowe bądź nawet kilkunastogodzinowe pozycje. Ale jeżeli Wy będziecie w stanie wejść w tak zwane perfect entry, które właśnie możecie sobie używać za pomocą takiego Sniper Vision, to jesteście w stanie powiększyć Wasz stosunek ryzyka do zysku. I tego właśnie tutaj chciałbym, żeby każdy się zaczął powolutku uczyć, bo wtedy jeden, dwa dobre trady w tygodniu albo nawet kilka tradeów w miesiącu robią Wam po prostu robotę. Gwarantuję Tobie, że jeżeli będziesz miał duży kapitał bądź będziesz miał na przykład konto fundowane, to 5% w skali miesiąca, Tobie będzie to wystarczało, ok? Załóż sobie na przykład, że masz 100 tysięcy konto fundowane, 5% w skali miesiąca to jest prawie 20%, 20 tysięcy, tak? Wiadomo, z tego 10-20% oddajemy do firmy prop tradingowej, no to Tobie zostaje, dajmy na to, 16 tysięcy złotych. Wiem, że na początku 80-90% ludzi to będzie po prostu wystarczające. I potem po prostu iść sobie w górę, iść sobie w górę. Więc pamiętajcie, że każdy trade to jest zagrożenie stop lossa, więc nie chodzi o to, żeby puszczać tych trade'ów nie wiadomo ile, chodzi o to, żebyśmy my byli zyskowni. A czy Ty puścisz jednego, dwa, trzy trade'y w miesiącu, czy puścisz tych trade'ów 30, to nie ma znaczenia. Ja na przykład jestem osobą, która woli mieć mniej transakcji, bo trudno mi jest każdą transakcję gdzieś tam nadzorować i po prostu jeżeli mam otwartą transakcję, no to gdzieś tam podświadomość wie, że są pieniądze w grze i tak dalej, więc ja na przykład wolę mniej transakcji. Są ludzie, którzy wolą więcej transakcji, no bo sprawia im to przyjemność, sprawia im to frajdę, trochę to jest takie hobby, wiecie, też jest spoko, ale po prostu chciałbym tutaj Wam powiedzieć, że nie zawsze więcej znaczy lepiej, czasami po prostu można wyczekać na jakiś fajny setup po prostu wolniej, powoli, nie śpieszyć się i też można zrobić swoje targety. Można otwierać więcej trade'ów, nie ma też żadnego tutaj problemu, po prostu każdy musi sobie gdzieś tam obrać swoją ścieżkę. Ale do czego zmierzam, i tak już oddaję zaraz mikrofon do Krystiana, zmierzam do tego, że warto sobie po prostu łączyć strategię i warto, jeżeli macie taki na przykład setup na Swipe Coin Leverage, który jest właśnie typowym swingiem, czyli czekamy sobie kilka godzin, kilkanaście godzin, czasami to jest kilka dni, to żeby na przykład połączyć sobie to z mniejszym interwałem czasowym. I na przykład Sniper Vision, bądź na przykład Impulse tutaj Wam w tym
wszystkim pomoże, czyli właśnie w jaki sposób zawierać transakcje z mniejszego przedziału czasowego. No i dobra, to było na tyle ode mnie. Pytanek widzę nie ma, więc co, przekazuję. Pytań nie ma. Dobra, ty nie włączaj mikrofonu, to u ciebie będzie. To ty włącz może. Mogę włączyć się. Dobra. Już sekunda. Dawaj. Dobra, jest już git. Udostępniam swój ekran. Było jedno dzisiaj w nocy zagranie od Evana Cabrala na Golden Watchu. I no już jesteśmy w fajnym proficie. No było to wysyłane około drugiej w nocy. Także niestety, ale no nie wiem, czy ktoś złapał. Spałeś? Nie. Nie, spaliśmy już w tej godzinie. Więc no tutaj mieliśmy jedno zagranie od Evana Cabrala, które jest już no hit TP1. Tam chyba ponad 1% nawet, jeżeli chodzi o te widełki. Powiem ci, że trzeba wrócić do Tajlandii, bo wtedy... Więcej z etapów było. Na każdym zagraniu byłem od Evana, bo to inna wtedy, jakby to powiedzieć... Strefa czasowa i to lepiej wychodziło. Ale no już w tym momencie jesteśmy na 1 do 2 mamy. A powiedz mi właśnie, jak jest takie, na przykład taka analiza, typu teraz na tym Golden Watch, to można na przykład coś takiego brać też z Golden Zone na spadek? Kurde, no tu jest na pewno większy stop loss jest niż, tu masz 3 pipsy stop loss, a z Golden Zone masz 1,5. Jakby można to sobie brać nawet w tej chwili, co nie brać na tych poziomach psychologicznych co chwilę jakiś spadek, ale ja osobiście, jeżeli mamy zagranie od Evana Cabrala na większym przedziale czasowym, tak, no bo tutaj na Golden Zone gramy typowo M5, i jak mamy takie zagranie od Evana Cabrala na H1, H4 na te samo aktywo, to ja wolę nie kombinować po prostu, no bo my zagramy na Golden Zone, sobie jakieś zagranie, 1,5 pipsa jakiegoś stop lossa damy, czy 15 pipsów stop lossa damy, a później tutaj finalnie wywali nam stop lossa i pójdzie w kierunku właśnie dobrego zagrania już, jeżeli chodzi o Golden Watcha. Więc jeżeli jest Golden Watch, ja osobiście nie kombinuję nic z Golden Zone'em. Dlaczego? No bo dobra, mamy potwierdzony kierunek, w którym chcemy zagrać, tak? Czyli w tym przypadku na spadki i możemy łapać te zagrania, że tak powiem, spadkowe na Golden Zone. Tylko teraz pytanie. Każdy łapie stop lossy, to jest jak najbardziej normalna rzecz. I co będzie, jeżeli zagramy Golden Watcha, zagramy Golden Zone'a i złapiemy 2-3 stop lossy, tak? No to wtedy już jest troszeczkę... Znaczy nie, ja mówię, że na przykład przychodzi tutaj spadek, ale nie wchodzimy właśnie z takim stop lossem jak tutaj, tylko czekamy sobie na przykład na potwierdzeniu na Golden Zone i wtedy mamy mniejszego stopa, nie? Można to robić. Na przykład z M5 sobie jakoś to wchodzić, no tylko no. To już jest złoto, co nie? Jakby tutaj, no sam mamy te zagranie. To jest to zagranie, no to było gdzieś mniej więcej o tej godzinie, jak ten knot, jak ta świeca się utworzyła, co nie? Czyli to, co było na krypto. Mamy knot, czekaliśmy po prostu na reakcję tego knota, na wypełnienie i tutaj to było. I teraz pytanie, no możemy wejść sobie na jedynkę, no i tutaj dopiero po jakiejkolwiek reakcji, no to szczerze, dopiero jakbym wybił to, ten poziom cały, o to może bym brał pod uwagę jakiekolwiek wejście z M1, bo jeżeli chodzi o wejście z Golden Zone'a i, że tak powiem, wejście właśnie z tego, jakby to powiedzieć, Golden Zone'a, no to mamy co 5 punktów psychologicznych. Czyli dopiero właśnie na tym poziomie mniej więcej, gdzie on podał wejście, no troszeczkę niżej, o tutaj, w sumie na tym poziomie, dopiero mógłbym wejść z Golden Zone'a, czyli teoretycznie, jeżeli bym był Golden Zone i to jest jakieś 1,5 pipsa, że tak 15 pipsów stop loss, to byśmy w tym momencie mieli 2301,5 jakiego naszego stopa z Golden Zone'a, czyli to byłby gdzieś mniej więcej w tym miejscu, to był stop loss, nie? No to wtedy to by było dosłownie przed momentem, przed wejściem w transakcję, gdzie jak widzimy finalnie i tak do tego nie doszliśmy. Okej. No potwierdzenie właśnie, no złoto jest na tyle takie, że tak powiem, dziwne do zagrywania, ponieważ no tutaj bardzo liczą się wsparcie opory, tak? No widzimy dobrze, że tutaj jeżeli chodzi o, jakby to powiedzieć, system wsparcia i oporów, no to jest bardzo, ale to bardzo tutaj ingeruje w to. Więc to jest pierwsze, co to Evan tak naprawdę, jak często widzicie, jak Evan Cabral na przykład robi analizy, no to bardzo często jest coś takiego, że Evan Cabral po prostu zagrywa właśnie to przy wsparciach i oporach swoje zagrania w dużej mierze na tym to opiera. Więc no to jest, kurczę, już wchodzenie z M1, szukanie tej transakcji, no to już dla osób, które po pierwsze zaczynają całą tą swoją przygodę, no to jest już
o wiele cięższy. To jest jakby podobne to zagranie, co my chcieliśmy teraz zrobić na M1. Bardzo podobne to jest to zagranie, tylko że ten stop loss, a 2301 stop loss, bo te połówki było wejście, no tak, zapomniałem o tym. No to mniej więcej to jest identyczne wejście, co z tej No to strefy. wiesz, tu nie doszli niestety, nie? No Ale tak. wiesz, można było atakować, bo bardzo fajny setupik, nie? No tak, to było na przykład właśnie z tej jedynki z Golden Wolf. Tylko teraz jakby ile osób z tego, na przykład z tego teraz spotkania, na tym spotkaniu jest w stanie coś takiego zrobić. Na razie bym po prostu nie kombinował, zagrywał to, co jest od Evana Cabrala, bo miesięcznie, na przykład w marcu, zrobił on ponad 10%, zagrywając tylko i wyłącznie jego analizy kopiuj wklej, kopiuj wklej. Czyli to jest to, co Evan daje. I w ten miesiąc też się zapowiada już dobrze. Te dwa trady były, które zgarnęły naprawdę bardzo fajny profit. I teraz pytanie po prostu, jak teraz, no już mamy tutaj TP1, już mamy, tym bardziej jeszcze to właśnie wspomnę, u Evana TP1 to nie jest przeważnie 1 do 1. Tu jest już 1 do 2 i to jest już TP1 dopiero. A mamy jeszcze TP2, gdzie tam w granicach zawsze, zazwyczaj jego zagrania, nie wiem, obracają się w okolicach 1 do 3,5, 1 do 4, a nawet i ostatnio chyba było 1 do 8 prawie, bo te TP3 było tak wywalone w kosmos i teraz te złoto tak wywaliło do góry i zrobiło to TP3. Więc jakby to powiedzieć w skali, jeżeli chodząc zwykłe zagrywanie, jakby ja to odbieram, jak kiedyś była aplikacja Flows, czyli od dłuższych zagrań, to teraz jest po prostu Golden Watch Evana Cabrala od H1, od M30 do H4 i można tym się naprawdę bardzo, bardzo dobrze wspierać i zagrywać właśnie te gotowe pomysły od Evana Cabrala. Wiadomo, jeżeli ktoś chce, jakby to powiedzieć, zrobić sobie sniper entry, lepsze, jakby to powiedzieć, zagrania, bardziej, że tak powiem, ryzykowne, za to większy zysk, jak najbardziej można tym się wspierać i to robić i też się można opierać właśnie tym, że tak powiem, golden zone'em już, tak? I z tego sobie robić wejścia. Tylko pamiętajcie, że to, co też mówił Christian Lopez, czyli twórca na przykład narzędzia Golden Zone na Aurusie, powiedział, że jeżeli mamy to taki też przypadek, że chcemy zagrać sobie na jakąkolwiek sprzedaż czy kupno na złocie i nie musimy koniecznie, jakby to powiedzieć, sugerować się tym czerwoną linią, że tu ma być stop loss. Bo jeżeli byłaby sytuacja, gdzie knot na przykład naszej świeczki, tak jak o tej na przykład spadkowej, na początku by był o taki, tak, i moglibyśmy, byłaby taka strefa, to powiedział, że Krystian Lopez, żebyśmy dali tego stop lossa po prostu nad tą świeczką. Przesuńmy, powiększmy trochę tego stop lossa i wtedy po prostu zgarniajmy i zarabiajmy. Tak? No, na takiej zasadzie. Żeby też nie sztywno nie patrzeć na to, jak jest, to tak zagrywam, tylko dołóżmy naszej troszeczkę tam wiedzy na temat tych wykresów. Jeżeli jest taka sytuacja, że ten knot, mamy stop lossa takiego automatycznego, wygenerowanego w połowie knota, to po prostu tego stop lossa wtedy przesuńmy nad tego knota. To też Krystian Lopez po prostu mówi, żeby też ingerować w takie zagranie, a nie, jakby to powiedzieć, ślepo patrzeć i zagrywać. Także, no kurde, to jakby nic więcej tutaj do powiedzenia nie mam. Dzisiaj jak uda nam się, to po prostu wleci całe podsumowanie Blaze'a w marcu i podsumowanie tygodnia, tak samo tamtego tygodnia. I tyle. We wtorek sobie omówimy na pewno podsumowanie miesiąca, jeżeli chodzi o aplikację Blaze, podsumowanie tego tygodnia, co jest teraz, no i wydaje mi się, że to wszystko. No i dorzucimy jeszcze całego Aurusa, Golden Watcha, bo no mówię, marzec zamknął się chyba na ponad 10%, także naprawdę bardzo fajnie. Dobra, wyciszysz? Żeby nie było sprzężenia. Ja jeszcze tutaj dla Dawida, bo napisał, że nie umiem się poruszać płynnie z tymi narzędziami. To jest jakby normalne na samym początku. Pamiętajcie, żeby przerobić moduł Stocks and Crypto na Academy Take Profit, a później mamy coś takiego jak skanery info. Więc jak wejdziemy, o kurczę, jak wejdziemy sobie w skaner info, jest tutaj kilka takich właśnie filmików, które tutaj mniej więcej mówią co i jak. Jeszcze w samouczku jest też moduł skanery, więc tu jest jakby jeszcze troszeczkę... Oho, internet padł? No. Tobie też? Tak. O kurde. No dobra, połączyło się. Halo, halo. Raz, dwa, raz, dwa. Wróciłem czy nie wróciłem? Halo, halo. Czy mnie słychać, czy mnie nie słychać? Chyba nie, też mi wywaliło. Czekaj, ale ja chyba jestem. Słychać mnie czy nie słychać mnie?
Jest ok, dobra, wywaliło nas tutaj, więc jest zakładka skanery info, ok, w zakładce skanery info są takie krótkie filmiki właśnie mniej więcej z takim szybkim wyjaśnieniem co i jak, no i w samouczku na samym dole jest jeszcze zakładka skanery, gdzie tutaj macie troszeczkę więcej tych rzeczy wytłumaczonych. Ogólnie chodzi o to, że na aplikacji Blaze oraz na aplikacji Swipecoin Leverage dostajecie poziom wejścia, poziom wyjścia, czyli można zrobić kopiuj i wklej. Na aplikacji Blaze ja bym to sugerował się jak 1 do 1, nic nie kombinował, po prostu entry, take profit, stop loss i tak dalej. Jeżeli chodzi o aplikację Swipecoin Leverage, warto by było troszeczkę właśnie pokombinować, bo tam mamy większą strefę czasową, tak? Czyli mamy właśnie tam H1, H4, czyli dłuższe czasy i tam możemy się zagłębić właśnie w taką strukturę i znaleźć sobie wejścia na mniejszym interwale czasowym. I do tego chociażby może Wam pomóc Scalper, do tego chociażby może Wam pomóc Sniper Vision, tak jak tutaj Łukasz rzucił, tak? Łukasz rzucił jakiś wykres na przykład złota, jakiś tam poziom na przykład wsparcia, który fajnie było, żeby został przebity i żeby zagrywać na przykład na spadki. Więc takie skanery wyszukują Wam wejście właśnie z mniejszego przedziału czasowego. Czyli możecie sobie zagrywać te pozycje zdecydowanie krótsze. Jak nauczycie się właśnie masterować, żeby łączyć takie narzędzia, czyli łączycie większy przedział czasowy i schodzicie na niższy przedział czasowy i egzekucja, czyli wejście w transakcję jest na niższym przedziale czasowym, to ten stop loss się dużo, 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 dużo bardziej zmniejsza, co powoduje, że wasza pozycja jest dużo większa, co sprawia, że możecie więcej zarobić. W jaki sposób kopiować te sygnały, jak prowadzić te wartości TP1, TP2, TP3, stop lossa. No to masz, Dawid, w modułach Stocks and Crypto. Jak wejdziesz na Akademię Take Profit Crew, w zakładce Stocks and Crypto, tam jest coś takiego jak pierwszy trade, szybki start. Więc przerób sobie po prostu tylko ten pierwszy trade, szybki start. Tam jest nagrany mój ekran z telefonu, tam jest nagrany mój ekran z komputera. Ja to przepisuję w czasie rzeczywistym, puszczam takie transakcje. Więc przerób sobie właśnie te dwa moduły. Tam jest w jaki sposób zagrywać na MT5, w jaki sposób zagrywać na giełdzie. Jeżeli będziesz miał jakieś pytanka, to po prostu pytaj na ogólnym czacie. Skończę go dzisiaj, trochę mi zapał siadł z tematem i zaczęło mi zbytnio to ciągnąć. No powiem, Dawid, tak, jeżeli padnie zapał, no to ja wiem, jak to jest, tak? Ja na przykład, ja znam swoje dlaczego, wiem, dlaczego chcę zarabiać w taki sposób, chcę mieć zajebiste życie, dużo czasu wolnego i możliwości podróży, więc ja nie wyobrażam sobie po prostu pracować stacjonarnie. Ale każdy gdzieś tam ma inaczej, tak? Więc ja tylko tutaj wtrącę się na szybko. Przez ten tydzień teraz byłem pomagałem koledze rozwijać swoją firmę, którą założył, na temat tam jakiejś folii ciekłokrystalicznej, którą klei się na okna i w ogóle. Nawaliło mu dwóch pracowników i do mnie dzwoni w sobotę: Krystian, wieczorem musisz mi pomóc, ja wiem, że ty siedzisz w domu, pojedź ze mną na dwa projekty, Wrocław, Kraków, mniej więcej potrwa nam to tydzień, i no bo nie dam rady sam. Ja mówię, no dobra, mówię, robię to po prostu z czystej koleżanki, znamy się ponad 20 lat, mówię, pomogę bez problemu. I jakby... Kurde, powiem Wam, że raz na jakiś czas, jaki miałem właśnie taki dzyng, że sobie poszedłem na tydzień do pracy, pomóc koledze, i ja odkąd tutaj już zacząłem, że tak powiem, najbardziej zaangażowałem się w wykresy, najbardziej zaangażowałem się w rozwój, rozwój grupy, i mówię, kurde, siedziałem tydzień jakby w domu, jakby w pracy tam na wyjeździe, i mówię, jak najbardziej szanuję osoby, które pracują, mają dom na utrzymaniu, dzieci i się uczą, bo osobiście mi było ciężko znaleźć czas, żeby, nie wiem, wsiąść na telefon czy na Discorda, odpisać, odczytać, wejść na wykresy, a takie osoby muszą dostosować swoje życie prywatne do tego rozwoju. I jak ja widzę na przykład takiego, tutaj wspomnę o Przemku, z którym współpracuję, który ma swój biznes, ma dwójkę dzieci i do tego traduje i robi wypłaty rzędu 40-50 tysięcy dolarów, ja mówię, stary, szacun, bo ty zrobiłeś tak znakomitą robotę, że ja się boję, co by było, gdybyś ty był miał wolny miesiąc, nie zajmował się niczym wtedy. Ani domem, ani dziećmi, nie miałbyś nic na głowie. Jeżeli widzę, że takie osoby cisną do przodu, a ja jako młody chłopak mam dużo wolnego czasu i siedzę w domu,
też mi jest wstyd później z takimi osobami rozmawiać, tak, że Krystian, który ma, nie wiem, cały dzień wolny, zajmuje się tylko tym, leży do 15 w łóżku i w sumie nic nie robi, osoby, które mają dużo, o wiele więcej rzeczy na głowie, zapierdzielają codziennie, dlatego tutaj szacun dla tych osób, które naprawdę cisną i robią to, co, że tak powiem, wszystko, żeby się edukować i pnąć cały czas się do przodu ku górze. Więc tutaj naprawdę pełen szacun. Ja osobiście, jak poszedłem, że tak powiem, do pracy na ten tydzień, zdałem sobie sprawę, że to nie jest życie. To nie chodzi o to, czy Krystian chce pracować, czy nie chce pracować. Mi ktoś zabrał 8-10 godzin dziennie, bo musiałem kogoś słuchać, żeby do kogoś przyjść. I to było coś, dlaczego chciałem się od tego uwolnić, bo jeżeli to jest bardzo ciężkie, tak, być sobie własnym szefem, ja tego nie rozumiałem, dopóki moja sytuacja życiowa tak się nie potoczyła, ale zrozumiałem to w tym kontekście wtedy, jeżeli nie to, że ja wstałem dla kogoś, bo muszę iść do pracy na godzinę 7 czy 8, tylko musiałem wstać dla samego siebie, żeby zacząć coś robić, jakąś pracę, być na wykresie, rozmawiać z osobami, dzwonić się na kale. Jeżeli ty zaczniesz, że tak powiem, od siebie wymagać i być, jakby to powiedzieć, własnym swoim szefem, wtedy to zaczyna inaczej w ogóle się kręcić, bo jesteś wtedy, wtedy się rodzi tak naprawdę ta zwana dyscyplina. A jeżeli ja szczerze przyznam się, na samym początku, jak, że tak powiem, już rzuciłem czy odszedłem od pracy, no to miałem taki mętlik w głowie, jak ja mam sobie teraz, ja pierwszy raz z czymś takim się spotkałem. Dlaczego? Bo moja głowa była zaprogramowana, żeby pracować, czyli wymieniać to, co często mówimy, swój czas na pieniądze. I ja mówię, Franek, co dalej w sumie? Nie wiem, jak mam teraz żyć tak naprawdę, bo wyszedłem z takiego, że tak powiem, całego obiegu, tak? Czyli nie wstawałem już od poniedziałku do piątku, nie zwaniałem się z klientami ani nic, tylko mówię, jak ja mam tu teraz pracować, tak? I wtedy przeprogramowałem swoją głowę, że jednak to nie tak powinno wyglądać. I ja wiem, że takie czasy nadejdą, że wiele z Was da wypowiedzenie do pracy, zamknie firmę i zajmie się tylko i wyłącznie tym i zobaczycie wtedy, że przyjdzie taki chwilowy kryzys. Dlaczego? Bo my byliśmy przyzwyczajeni przez tyle lat do tego, jak mamy żyć i to, co jak nam ktoś mówił. Szef mówił, bądź na ósmą, my byliśmy już na ósmą w pracy. A jak jeżeli wy sami sobie powiecie, Krystian, czy Max, czy Justyna, muszę wstać o ósmej i zacząć robotę przy komputerze, gdzie szczerze, możecie to zrobić jutro, możecie to zrobić za 3 dni, ale wtedy opóźnicie cały ten proces tego, że ten sukces przyjdzie, nadejdzie o wiele szybciej. To wtedy już zaczyna się, że tak powiem, bycie prawdziwym liderem i tu nie chodzi o to, że masz mieć zespół na 1000 osób, na 100, 200, tylko chodzi o to, że masz być liderem swoim własnym i słuchać samego siebie. I to jest najcięższe, żeby po prostu to wygenerować u siebie w swoim życiu. Nic dodać, nic ująć. Kiedy słyszałem takie piękne zdanie, że jeżeli nie masz motywacji do zarabiania pieniędzy, to coś jest z tobą nie tak. Tym ładnym akcentem zakończamy. Słuchajcie, jeszcze raz, jeżeli ktoś ma znajomych, którzy chcieliby zobaczyć właśnie, jak wygląda trading, jak wyglądają inwestycje w krypto, free trial na 7 dni, wszystko podane w zakładce ogłoszenia, można wysyłać po znajomych, po przyjacielach, po rodzinie. No i tyle. Jeżeli macie jakiekolwiek pytanko, ten kanał ogólny, czat do dyspozycji, odmeldowujemy się PCO. Na razie, cześć, hejo. Trzymajcie się i smacznej